Cześć, cześć, słuchajcie. We wczorajszym czytaniu tygodniowym dla Was pojawił się kilkukrotnie ten sam rozkład. Kto wie, ten wie, bo dostał, że tak powiem, kartę z rozkładem okazja chyba, prawda? No właśnie. Więc pomyślałam, że urozmaicę czytanie tygodniowe i dogrywam jeszcze jeden film. I teraz tak, jaki będzie temat tego filmu? Tutaj z kolei zajrzałam sobie do karty społeczność, gdzie swojego czasu były głosowania odnośnie różnych tematów, które Wam proponowałam i zazwyczaj największą popularnością cieszyły się tematy miłosne. Tak więc, dla każdego ze znaków dodatkowe czytanie tygodniowe będzie czytanie dla osób, które są powiązane, tak to określę, czyli można powiedzieć w relacji, w związku, jesteście kimś zauroczeni na przykład i tak dalej, oraz wskazówka, jedna karta wskazówka na najbliższy tydzień, jeśli chodzi o kwestie romantyczne, ale również miłości do siebie dla singli. Więc sprawdzamy stan jego, jej uczuć, co ona, on myśli, co zamierza, planuje i co będzie się działo w kolejnych tygodniach. Zaczynamy od baranka, moje drogie baranki. Okej, masz koło siebie, drogi baranie, kogoś, kto myśli o Tobie naprawdę całkiem serio. Ma poważne zamiary, a przynajmniej rzetelne zamiary, to się tutaj pokazało, jeśli chodzi o osoby będące w związkach. No więc stan jego, jej uczuć, powiedziałabym, chce coś naprawić z Tobą lub chce spędzać z Tobą więcej czasu w taki sposób nieformalny, małe rzeczy, cieszyć się małymi rzeczami, coś razem zrobić w domu, coś razem ugotować, gdzieś razem pojechać, jeśli macie dzieci, że tak powiem, no to zaangażować również w te czynności, w te działania Wasze dzieciaki. Zdał sobie sprawę lub zdała sobie sprawę Wasza osoba, że jakby jesteście totalnie różni, być może jesteście bardzo różni od siebie, trzeba czasami zapanować nad swoimi emocjami, zapanować nad tym, żeby te różnice nie stały się, że tak powiem, przyczyną do jakichś wybuchów niepokoju, tak bym to określiła. Dodatkowo jeszcze, może jest tutaj baran, z którym Twoja osoba chciałaby się udać na jakieś zakupy, jeszcze tak mi przyszło do głowy, myśli o Tobie bardzo poważnie, myśli o stałym związku, jest zaangażowany w ten związek, jest zaangażowana Twoja osoba w ten związek, wydaje się mieć, że tak powiem, to wszystko jakieś solidne podłoże, tak? Pokazujecie się jako osoby, które w przyszłość patrzą w ten sam sposób, mają podobne wartości, są względem siebie lojalne. No i teraz tak, co planuję w najbliższym czasie? Zaangażować się w to, co jest między Wami jeszcze bardziej? Współpracować z Tobą? Jakby wprowadzić jakiś element współpracy do życia romantycznego, do życia miłosnego? Bo tu jest praca ogólnie, prawda? Ale na pewno planuję być na Tobie skoncentrowany, skoncentrowana, skupiony, skupiony, coś razem budować, tworzyć, rozwijać. To jest mniej więcej taka energia. No i rzeczywiście to ma odzwierciedlenie w przyszłości, ponieważ w przyszłości pokazała się osoba, która ma pomysł, ma ideę, prezentuje Ci ten pomysł, jest to coś godnego uwagi, solidnego, warto to rozważyć. Single. U Was się pokazała karta wisielca, która mówi, jak dla mnie nie goń na siłę za miłością, po prostu nie szukaj na siłę. Jeśli czujesz, że teraz w Twoim życiu nie ma nikogo interesującego i czujesz, żeby i nie czujesz, żeby jakaś sytuacja romantyczna miała gdzieś prowadzić, po prostu, no wiesz, jakby nie rób nic. To jest troszkę taka energia. Dodatkowo jeszcze dla singli pokazała się karta stagnacji, szczerze mówiąc, ale ta stagnacja czemuś służy. Ona ma służyć Twoim przemyśleniom odnośnie kwestii w ogóle miłości, bo o tym jest to czytanie spraw romantycznych. Pokazuje się jeszcze u singla jakaś propozycja, która do Ciebie schodzi, natomiast uważam, że karty sugerują, że za dużo musiałbyś poświęcić, za dużo musiałbyś dać siebie, za dużo miałoby Cię to kosztować, czymkolwiek jest ta propozycja i jak dla mnie tutaj też karty mówią easy. Dziękuję bardzo. Trzeba czekać po prostu. Słuchajcie, dziękuję bardzo i teraz zapraszam byki, moje drogie byki. Zobaczmy zatem, co dla Was w kwestiach miłosnych.
No dobra, pierwsze moje spostrzeżenie, jeśli jest byk, który może to zrobić, jest w totalnie niesatysfakcjonującym połączeniu. Znajomość, która cię nie satysfakcjonuje, z kimś totalnie niedojrzałym, z kimś, kto nie jest gotowy na to, żeby no, dać ci to, czego ty pragniesz, oczekujesz, to dla mnie karty mówią: odsuń się. Odsuń się od tego, odejdź, że tak powiem, zdystansuj się, nim będzie za późno. I to bardziej, to może być, trochę łączy się przekaz dla osób, które są w jakimś połączeniu, ale wiecie doskonale, że to jakby nigdzie nie prowadzi, więc tutaj karta dla singla jest: odejdź, odsuń się, nie martw się, natomiast generalnie rzecz biorąc po prostu zdystansuj się od tej osoby, od tej sytuacji. A jest to osoba dziecinna, niezdecydowana, która nie ma niewiele do zaproponowania, no więc troszkę tak. No dobra, a teraz zaczynamy. Ach jej, jeśli chodzi o stan jego, jej uczuć, to tutaj pokazuje się osoba, która na ten moment nie jest do końca zainteresowana sprawami romantycznymi, ponieważ jest czymś zajęta. Po prostu. Jest zajęta jakimiś swoimi sprawami. Ona nie wie, co ma w ogóle myśleć o waszym związku, o waszym połączeniu. Jest niezdecydowana. Pokazuje się osoba zajęta swoimi sprawami i niezdecydowana w przyszłym tygodniu. Na ten moment ta osoba pokazuje się jako ktoś, kto niewiele może ci dać i nie bardzo może, że tak powiem, przedstawić ci jakąś propozycję. Co więcej, w przyszłości pokazują się zmartwienia bądź stres związany, trudno mi powiedzieć z czym, może z pracą, może z pieniędzmi, który ma wpływ na waszą sytuację zawodową. Twoją wskazówką jest odsunąć się od tego, odseparować się od tego, nie martwić się zmartwieniami innych ludzi, nie martwić się. To jest dla ciebie wskazówka, nie martw się tym. Być może dlatego karty to sugerują, że ta osoba, o której tutaj mówimy, sama powinna, że tak powiem, zrobić porządek z jakimś zakresem w swoim życiu, sama powinna dojść do pewnych rzeczy. Ty masz się tym nie obciążać. Dla singli wybierz się w podróż, jeśli możesz, zaplanuj sobie jakieś wakacje, zaplanuj sobie jakiś weekend. Ogólnie pokazuje się karta, która zachęca do tego, żeby odsunąć się od zmartwień i też nie myśleć zbyt dużo o tym, że o, jestem singlem, wciąż jakby nikogo ciekawego na horyzoncie i tak dalej, żeby się tym nie martwić, ok? Taka informacja. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, możecie sobie oczywiście sprawdzić ascendent jak zawsze, a teraz zapraszam bliźnięta. Moje drogie bliźnięta, stan jego, jej uczuć, co on, ona myśli, co on, ona zamierza, planuje, co będzie działo się w kolejnym tygodniu, w kolejnych tygodniach. I wskazówka na miłość, karta na miłość, również na miłość do siebie dla singli. Singiel, to od razu powiem, może zacznę od singli. U singla pokazuje się kwestia dużo pracy, dużo obowiązków, jakieś, że tak powiem, zmartwienia takie życiowe, jakieś kwestie, które powodują, że na ten moment nie do końca możesz się skoncentrować na miłości albo jesteś mało romantyczny. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili bardziej pochłania cię rozwiązanie pewnych spraw w twoim życiu i de facto karta sugeruje, żebyś w tej chwili skoncentrował się bardziej na rozwiązaniu pewnych spraw w swoim życiu, a pewne sprawy, to co mam na myśli, to jest różnego rodzaju obciążenia, problemiksy i inne historie, które mogą być dla ciebie blokujące. I to było dla singli. Jeśli chodzi o pary, o połączenia, tak bym to określiła, to macie kogoś, kto jakby myśli o was całkiem poważnie. Jeśli jesteście w stałym związku, to pokazuje się stały związek, ale trzeba wyjaśnić jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, być może o dzieci chodzi. Tak bym to określiła. Lub jedna ze stron nie chce się czymś zająć, próbuje zrzucić to na drugą stronę. W sensie zrób coś to za mnie. No troszkę taka energia z psychologii tu się pokazuje, tak? Jeśli to na ciebie ktoś próbuje coś zepchnąć, drogi bliźniaku, to dla mnie karty sugerują: nie daj się. Cesarzowa może podpowiedzieć temu człowiekowi, w sensie drugiej stronie, pewne rozwiązanie, natomiast chodzi o to, żeby jeśli coś powinno zostać zrobione przez twoje
twoją osobę, to powinno zostać właśnie przez nią zrobione, a nie przez ciebie. Żeby tutaj nie dać się wepchnąć w jakiś taki element spychania na siebie zupełnie nie wiadomo dlaczego, dodatkowych obowiązków lub dodatkowych jakichś działań, tylko dlatego, że ta druga strona nie ma ochoty bądź nie chce się tym zająć. Takie jest przesłanie. Natomiast ogólnie pokazuje się u Was osoba, jeśli jesteście w stałym związku, to jest to stały związek, w którym trzeba wyjaśnić nieporozumienie jakieś. Trzeba wyjaśnić nieporozumienie, albo powiedziałabym, nie pozwolić, żeby Twój partner, Twoja osoba, to bardzo dziwne jest to przesłanie, by to powiedzieć, bo tu jest wygrana za wszelką cenę. Ktoś potrzebuje wygrać za wszelką cenę, a ty masz odciąć od siebie taką postawę w takim znaczeniu, że moim zdaniem nie tego człowieka, ale zwrócić uwagę, że to do nikąd nie prowadzi. Okej? To taka informacja jest dla bliźniąt. No więc mamy stały związek, jest jakieś niesnaski, kłótnie o dzieci, albo twój partner próbuje zrzucić na ciebie jakieś dodatkowe działania, albo żeby jakby zmusić do tego, żebyś zajął się czymś, czym nie chcesz się zajmować, i masz to po prostu, karty sugerują ułożyć, zorganizować, odciąć od siebie taką postawę. Dodatkowo jakby w przyszłości pokazuje się, słuchaj, jeśli się kłócicie o dzieci, o kwestie posiadania dzieci, czy chcecie dzieci, jedna strona chce mieć dzieci, druga strona nie chce mieć dzieci, to się to za jakiś czas ułoży. Te dzieci i tak się tutaj pokazują, także też na spokojnie, bez dramy powiedziałabym. To dla kogoś było bardzo specyficzne, że na spokojnie, że będzie właściwy czas do tego, okej? Natomiast ogólnie jakby dla Ciebie informacja, jeśli chodzi o miłość, drogi bliźniaku, jest: ciesz się życiem, ciesz się swoim związkiem i ciesz się sobą, niezależnie od tego, co robisz. Dosłownie. Niezależnie od tego, co robisz. Okej? Sprawdźcie sobie ascendent, moje drogie bliźnięta. Zapraszam teraz raki. Moje drogie raki. Stan jego uczuć. Co ona myśli, co zamierza, co będzie się działo w przyszłości. I dla singli, na spodzie. Słuchaj, drogi raku, to przedziwne. W związkach to jest ktoś, kto narzuca Ci swoją wolę, albo narzuca Ci jakieś rozwiązanie, narzuca Ci jakieś rozstrzygnięcia. Kłócicie się o jakiś wyjazd, kłócicie się o to, gdzie wyjechać. Jest jakaś w miłości, jest para, która ma jakiś plan, są wakacje, w takim znaczeniu, wiesz, jakiś urlop zaplanowany i możecie, że tak powiem, się trochę posprzeczać, gdzie jechać, albo na tym wyjeździe się posprzeczać. No, jeśli tak będzie, to karta sugeruje: dobra, złap swojego partnera, tą osobę za rękę i po prostu cieszcie się chwilą, zwiedzajcie, odpoczywajcie i tak dalej, i tak dalej. Nie kłóćcie się o pierdoły, dosłownie. Ogólnie stan jego i jej uczuć, on jakby czuje jakąś złość, ale sam ze sobą nie może dojść do porozumienia. Jest to osoba, która pokazuje nam się w karcie piątki buław, co jak dla mnie oznacza konflikt wewnętrzny również. Ktoś, kto nie panuje nad swoją złością. Ktoś, kogo łatwo wyprowadzić z równowagi. Jakiś nerwus. Ale z drugiej strony chciałby, żeby Wam się udało. Widzi z Tobą przyszłość. Czy z kimś innym widzi przyszłość? Dobra, raki, dziwne to jest bardzo. Jest tu ktoś, kto widzi przyszłość, tylko teraz się zastanawiam, z tobą, właśnie się zastanawiam, czy z tobą. Dwa scenariusze. Pierwszy, no to jest jakby bardzo prosta droga w przyszłym tygodniu do tego, żeby się rozstać, bo jedna ze stron widzi przyszłość swoją z kimś innym. Okej? To tyle. Drugi scenariusz, to mamy osobę, która teoretycznie widzi z Tobą przyszłość, ale nie potrafi tego okazać, nie potrafi tego wyrazić, nie potrafi, no jakby zupełnie w opozycji staje do tego, co czuje.
Czuję, że to ty, czuję, że z tobą mógłby wszystko, mogłaby wszystko i tak dalej, ale na pozycji działań to w ogóle są zupełnie inne energie. Jest też ktoś, kto czuje, że nie może mieć z tobą tego, czego pragnie. Dlaczego? Bo ponieważ jeśli to jest na przykład początek znajomości, dlaczego? Dlatego, że ta osoba jeszcze nie przetrawiła jakiegoś rozstania. W przyszłości między wami i tak będzie się dużo działo. To się pokazało w ósemce buław. Więc cokolwiek będzie się działo w przyszłym tygodniu, to nie sądzę, żeby to prowadziło. No chyba, że ktoś wie, że się już rozstaje, wyprowadza, zabiera swoje manatki i idzie w swoją stronę. No to rzeczywiście po prostu tak się wydarzy. Natomiast jeśli są jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia, to one wynikają, uważam, z tego, że mężczyzna w związku jest nerwowy, małostkowy, zaczepny, sam nie wie, czego chce. No tak się nam tutaj pokazało, bo jest zraniony. Zranieni ludzie ranią ludzi. I to taki scenariusz się pokazał dla par. Ty, drogi raku, masz, szczerze mówiąc, po prostu żyć swoim aktywnym, najlepszym życiem. Trochę nie przejmować się. Trochę tak się nie przejmować. Wiesz dlaczego? Bo moim zdaniem, że ta osoba musi zrobić porządek ze sobą. Dobra, dla singli jest druga szansa tutaj. Znaczy druga szansa. No, jakby ktoś do ciebie wyciąga rękę, ty do kogoś wyciągasz rękę, jakieś przeprosiny. Czy zechcecie dać sobie drugą szansę, to zależy tylko i wyłącznie od was, ale pokazało się również zrzucenie z siebie cierpienia. Wystarczająco długo rak singiel cierpiał i być może w następnym tygodniu, w tym teraz już zbliżającym się, bo tego dotyczy to czytanie, poczujesz się po prostu lepiej. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie lwy. Moje drogie lwy. Singiel to jest singiel i po prostu cieszy się na tyle, na ile może swoim singielskim stanem. I to Ci pokazuje karta. Szóstka była dla mnie, to jest karta takiego singla, gdzie jak wchodzi w jakieś miejsce publiczne, po prostu wszystkie oczy na niego. No i taka jest dla Ciebie wskazówka, drugi singl lwie. Ciesz się swoim życiem, ciesz się swobodą, które daje i niesie życie niebycia w związku. No jesteś singlem z krwi i kości, ale nie pokazały się karty, które mogłyby tutaj jednoznacznie określać, że to Ci jakoś mocno ciąży. Nawet jeśli Ci ciąży czasem, to niewątpliwie i tak wiesz, jak z tej wolnej przestrzeni singlowskiej wydobyć maksa dla siebie, tak? No dobra, natomiast bardzo ciekawe pokazały się karty miłosne. Jeśli chodzi o stan jego, jej uczuć, to mamy tu moim zdaniem trochę taki brak wiary w to, że wierzę w to, co czuję. Tak? Ona uważa, on uważa, że potrzebujecie jakiejś terapii, jakiejś mediacji. Próbuje zachować spokój, próbuje ogarnąć życie miłosne i wszystkie inne kwestie związane z bieżącym życiem. No tak, dosłownie. Jeśli nawet w tym tygodniu nie będzie się między wami zbyt dobrze układało, to w kolejnym tygodniu pokazuje się as kielichów jako, no wiesz, jakby odrodzenie, tak jak powiedziałem, wrzucenie na luz, odświeżenie tego uczucia, przeprosiny być może. Tutaj jeszcze jakieś kwestie w ogóle nieporozumień, ale takich nieporozumień nie wiadomo skąd wziętych się pokazują u lwa. Że jedna osoba myślała co innego niż ta druga zakładała, że no jakby jakieś niedopowiedzenia. Uwaga, właśnie, uważajcie na niedopowiedzenia, które mogą przyczynić się do nieporozumień w związku. To się pokazuje za jakieś tam kilka dni jako naprawione, uzdrowione, przeprosiny i tak dalej, ale w tym tygodniu w miłości pokazały się u lwa, uważam, niedopowiedzenia. Tak, że no to tyle, to już jakby wystarczy. Niedopowiedzenia, które mogą nabruździć. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie panny. O Jezus, a co on taki zestresowany? Albo jakiś przygnębiony, albo straumatyzowany, albo co tutaj właściwie się dzieje? Zmartwiony, w depresji? No ale dobrze wszystko.
Bardzo dobrze. A co tutaj dla singli? No dobra, singiel to może sobie stworzyć, co chce. Słuchajcie, jakby jest taki, na pozycji uczuć od tego człowieka pokazuje się strach przed miłością. Lub w ogóle jakaś depresja, zmartwienia, stres i to trochę tę miłość odsuwa. Co on myśli, czuje? Przestanie się martwić, przestanie się stresować, przestanie się martwić, tak? Po prostu. Zamierza z Tobą być, uważam, zamierza z Tobą stworzyć dom lub zamierza jakby zabrać Cię gdzieś i przetańczyć z Tobą całą noc lub po prostu dobrze się bawić, poznawać Cię bliżej, ale będzie się to działo pomału, małymi krokami. Bez pośpiechu. Singlom pokazała się karta magika, co jak dla mnie określa sytuację, drogie single, że w najbliższym tygodniu naprawdę macie ogromną siłę manifestacji, jeśli chodzi o miłość w swoim życiu. Co więcej, pokazujecie się jako ludzie, pokazujecie się jako osoby, które mogą mieć każdego, każdą niemalże. To jest mniej więcej taka energia, drogie single, tak? Więc nie sabotuj sam siebie, proszę. Myśl dobrze o sobie, myśl dobrze o życiu, myśl dobrze o tym, co Cię otacza i po prostu manifestuj pozytywne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o miłość. Pary, jest jakiś stres, który znika. Jeśli w tym tygodniu, na przykład tym, który się kończy, było nerwowo, było nieprzyjemnie, to dla mnie tutaj pokazuje się powolna poprawa sytuacji. Powolna poprawa sytuacji. Jesteście sobie pisani i coś nad Wami czuwa. Jeszcze taka informacja dla osób, które są w związkach. Jeszcze jedno muszę powiedzieć. Jeśli jest trzeci scenariusz, jeśli czujesz się w jakimś połączeniu, tak? Czyli patrzymy na tą część czytania. Jeśli osoba po drugiej stronie sprawiła, że ostatnio, że byłeś mega zestresowany, zestresowana, spięty, zmartwiona, nie przespałaś kilku nocy albo jednej nocy, masz się odsunąć od tej energii, w sensie od tego człowieka najdalej jak to możliwe, przestać się martwić tym, co on opowiada, zająć się pracą, zająć się domem. Jeszcze taka informacja dla panny. Dobra. Dziękuję bardzo. Moje drogie wagi, teraz wy. Stan jego, jej uczuć. Co ona myśli? A tu jakiś jest... Co zamierza? Co się będzie działo w przyszłości? I singiel to jest chyba nie za bardzo w miłosnym nastroju. Tak myślę, widząc te karty. Drogie single... U singli pokazuje się jakaś asertywność. Jeśli nie jesteś gotowy na miłość, to po prostu gonisz adoratorów. I tyle. Mamy taką energię z gatunku. Nie teraz, nie mam na to czasu. Po prostu nie. Okej? Okay? 7 buław. Asertywny. U singla, nawet jeśli by się ktoś koło ciebie, że tak powiem, zakręcił, to widząc tę asertywność, to może wystraszyć. Szczególnie mówię tutaj do kobiety, silnej kobiety, która jest zajęta być może swoimi różnymi sprawami życiowymi i ta twoja siła, droga kobieto, może zniechęcać mężczyzn. Tak to wygląda w rzeczywistości bardzo często. Natomiast jeśli chodzi o singli, to w ogóle pokazała się asertywność, konieczność asertywności. Być może, żeby odsunąć od siebie jakby osoby, którymi nie jesteś zainteresowana i wiesz, że nigdy nie będziesz, okej? Okay? A one tam próbują podbijać. Dobra, natomiast jeśli chodzi o kwestię miłości, to jest tu miłość do stworzenia w związku. To jest trochę taka energia dla par, dla związków, że to, na czym się skoncentrujecie w przyszłym tygodniu, to właśnie to sobie w swoim życiu zafundujecie. Jeśli się skoncentrujecie na miłości, a to jest wskazówka i tak naprawdę, że tak powiem, przekierowanie do kolejnego tygodnia, która mówi, koncentruj się na miłości. Koncentruj się na miłości. Ale tutaj, żeby się skoncentrować na miłości, coś Wam wchodzi w paradę. Co wchodzi w paradę? Wchodzi w paradę zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo pracy lub to, że jedna osoba jest zamknięta bardzo. Tak? Zamknięta. Lub ciągle, że tak powiem, pogrążona w jakichś innych historiach. Ciągle w telefonie, ciągle jakieś sprawy. I ta druga osoba, czyli partner, partnerka, czuje się odsunięta lub zaniedbana. No więc tak, jak mówię, na czym chcesz się skoncentrować, droga wago? Bo na tym, na czym się skoncentrujesz, droga wago, to do siebie przyciągniesz. Masz dosłownie taką energię.
koniec końców jest miłość, przyjaźń, zrozumienie, ale najpierw jest też jakiegoś rodzaju takie napięcie między wami, ok? Napięcie między wami. W przyszłości karta sugeruje romans, miłość, przyjaźń i jakiś wybór życiowy, tak? Więc też spokojnie. To od was zależy, moim zdaniem, w magiku, bo z tą kartą wchodziliśmy, jak sobie ten tydzień ułożycie. Jeśli tak się zdarzy w międzyczasie, że wpadną jakieś rzeczy wam z zewnątrz, ze świata, tak to określę, niezbyt korzystne, albo takie, którymi trzeba będzie się zająć, które w pierwszej chwili będą przytłaczające, jak sobie o tym pomyślicie, to też spokojnie, bo uda się to przeorganizować, zrzucić z siebie ciężar tych wszystkich rzeczy, że tak powiem, związanych z bieżącym życiem. I oczyścić w ten sposób, no jakby z powrotem atmosferę, nie? To tyle chciałam jeszcze powiedzieć. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie skorpiony. Singiel ma w pracy dużo roboty i na pracy powinien się skupić, wręcz powiedziałabym. Nie szukać miłości, jeśli nie czuję, że to właściwy moment. W tym znaczeniu, że nie mógłbyś i tak poświęcić czasu tej osoby, osobie lub w ogóle no, nowym znajomościom. W tym najbliższym tygodniu dla singla pokazuje się konieczność zajęcia się jakimiś sprawami no, związanymi z prozą życia, szczerze mówiąc. A jeśli nawet się gdzieś tam będziesz umawiał i będziesz próbował kogoś spotkać, poznać i tak dalej, to raczej dla mnie karta sugeruje, że nie będziesz zadowolony z tej znajomości. Wręcz sobie pomyślisz, Jezu, o co tutaj chodzi w ogóle? No, to trochę tak. No dobra, drogie single już za nami, to teraz relacje. Masz do czynienia, drogi Skorpionie, z kimś bardzo optymistycznym, niezwykle spontanicznym, ale trochę mało dojrzałym lub jego pomysły są tej osoby, w sensie jej, jego, tej osoby pomysły są takie, powiedziałabym, z gatunku trochę dziecinnych, trochę zaskakujących, trochę no, nie na miejscu i tak dalej, nie w czas. Natomiast ogólnie to niczemu nie przeszkadza, bo to jest trochę taka znajomość lub relacja osób, które po prostu miały za sobą być, coś na nich, na nie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, coś nad wami czuwa, okej? Ta miłość, ta sytuacja romantyczna miała się zdarzyć, po prostu. Trochę przeznaczenie, ale to tak jakby na marginesie, tak? Ja bym tylko powiedziała, że jeśli planujecie jakiś wyjazd wspólny, to przyjrzyj się dobrze, mój drogi Skorpionie, co tam i to twoja osoba zaplanowała bardziej ten wyjazd, organizowała bardziej ten wyjazd niż ty lub też niż wspólnie, to przyjrzyj się, tylko karty tutaj jak dla mnie sugerują, co tam de facto no, się mieści w tej ofercie, jak to będzie wyglądało. Bo wydaje mi się, że tutaj jakby zbytnio na luzie lub zbytnio spontanicznie twoja osoba podeszła do jakichś kwestii, które mogą okazać się być bardzo później po przyjeździe na miejsce, no po prostu wiesz, bardzo ważne. Szczególnie jeśli chodzi o pobyt gdzieś z dziećmi i warunki dla dziecka. Więc tutaj jakby taka jeszcze informacja płynie, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast pokazuje się twoja osoba jako ktoś, kto jest w tobie zakochany, kto być może czuje, że wiesz, że wróciło uczucie, że tak powiem na nowo się rozpaliło uczucie. Jeśli jest to nowa osoba, to ona, że tak powiem, jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna, zaczynacie się spotykać, planujecie jakiś wspólny wyjazd. No jest to dla niej zupełnie nowe podejście do miłości, nowe postrzeganie miłości, tak bym to określiła, ale to jest też cały czas tutaj mam taki trochę brak dojrzałości, słuchajcie, to też chciałabym, żebyście to wiedzieli. Jeśli planuje, twoja osoba może cię też zaskoczyć, jakaś niespodzianka tutaj jest, jakiś wyjazd, niespodzianka, trochę tak, natomiast jest jakiś znowu brak dojrzałości w tym wszystkim. Zbytnia spontaniczność. Sprawdźcie sobie ascendent Skorpiony. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz moje drogie strzelce. Moje drogie strzelce. Zobaczmy. Zobaczmy. Co? Mhm.
Drogi strzelcu, twoja osoba czuje się trochę rozczarowana bądź zmartwiona, szczególnie jeśli myśli, że masz jakieś inne opcje. To tyle. Że jesteś niestały. To bardzo specyficzne, więc też od razu zapraszam do ascendent, ale tu pokazuje się twoja osoba, która jest rozczarowana, zmartwiona, ponieważ zauważyła, że masz inne opcje. Lub szczególnie mówię do mężczyzny, strzelca, który żyje szeroko, żyje raczej jako wolny duch i ostatnio spotykałeś się z kimś, to ta osoba jest naprawdę rozczarowana. Dlaczego? Bo zauważyła, że ty po prostu tutaj, wiesz, pojawiasz się i znikasz. To tylko chciałabym, żebyś to wiedział. Ogólnie pokazuje się i tak zranienie lub rozczarowanie, jeśli chodzi o uczucia po stronie twojej osoby. A pomimo tego rozczarowania, ona będzie chciała o ciebie, o was lub o jakąś ważną dla siebie sytuację zawalczyć. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zamierza wygrać bądź zamierza postawić na swoim. I to bardzo ciekawe, bo to na przyszłość pokazuje jakieś nowe możliwości dla was, jakieś opcje dla was, jakieś, że tak powiem, dodatkowe alternatywy dla was, dla waszego związku. Dla singli ja bym powiedziała, że pokazała się karta, która dla mnie oznacza, że jeśli drogi singlu, teraz jesteś, że tak powiem, no właśnie, w pełni swojego życia w pojedynkę, albo czujesz, że nie masz wokół siebie nikogo interesującego lub też nie poznajesz nikogo interesującego, to ta karta mówi, że lepiej skoncentrować się na sobie, na rozwoju osobistym, zawodowym, niż chodzić na nieudane randki. To jest mniej więcej taka energia. Dobry czas na pracę, dobry czas na rozwój osobisty, dobry czas na rozwój zawodowy. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, moje drogie strzelce. Zapraszam teraz koziorożce. Moje drogie koziorożce. Okej. Koziorożec żegna się z jakąś przeszłością. Tak, albo żegnasz się z jakimś swoim drugim życiem. Ostateczne rozstanie, zakończenie uczucia, ale to uczucie było trochę owiane tajemnicą, bądź to uczucie było trochę, powiedziałbym, platoniczne być może. No to jeśli jest koziorożec, który jest w związku, a platonicznie się w kimś podkochiwał, to z jakiegoś powodu w tym tygodniu następuje transformacja, koniec tej sytuacji. Dla ciebie to już się zaczyna robić przeszłość lub w tym tygodniu stanie się coś, co spowoduje, że już to platoniczne uczucie stanie się przeszłością. Dlaczego platoniczne? Dlatego, że ta osoba pokazuje się jako niedostępna. Ona może być w ogóle niedostępna, ona może być w związku i tak dalej, i tak dalej. No są tu jakieś, że tak powiem, obiektywne przesłanki i konkrety, które powodują, że nie możecie być razem lub nigdy nie będziecie razem. I ten tydzień jest dla ciebie o tyle transformacyjny, drogi koziorożcu, że po prostu przechodzisz przez tę transformację. I ta sytuacja, w sensie z tą osobą niedostępną, tak to określę, zaczyna być przeszłością. To już przeszłość. Natomiast to może być taki trudny raczej tydzień dla ciebie. Wiesz, taki, powiedziałabym, pełen przemyśleń różnego rodzaju. Single. Zaraz jeszcze wrócę do par. Natomiast tylko powiem single. Macie kartę gwiazdy. Nie trać nadziei, nie trać wiary, że spotkasz osobę, z którą będziesz mógł leżeć na zielonej trawie, patrzeć w gwiazdy, wskazywać, że tak powiem, drogę, plan wspólny, układać jakiś plan wspólny. Lub wodnik się wam pokazał bardzo silnie. Tak, to jest też uzdrowienie dla singla. Jeśli wcześniej byłeś pod różnych turbulencjach, no działo się wiele, to teraz pokazuje się taka energia, która mówi, teraz jest czas, jesteś już gotowy na to, żeby otworzyć się, że tak powiem, na drugiego człowieka, żeby wrócić, że tak powiem, na rynek randek, nie? Natomiast wróćmy teraz do par. Twoja osoba jest w trakcie, no właśnie, no jeśli zakończyłeś związek, to jest drugi scenariusz, to po prostu zakończyłeś związek. Koniec. Nic już nie będzie takie, jak było. Jest to przeszłość. Masz wspomnienia względem tej osoby. Dla obu stron jest to ciężkie, trudne, wymagające. W przyszłości zawsze będziecie mogli na siebie być może liczyć, ale w sytuacjach, które będą naprawdę tego wymagać, nie na każde skinienie. Bo ta arcykapłanka jest osobą, która
jak dla mnie zna życie o tyle, że wie, że pewne aspekty, pewne działania nie wymagają jej obecności, nie wymagają jej zaangażowania. Natomiast, gdy trzeba, wypowie się, gdy trzeba, pokaże, co ma do zaproponowania i tak dalej, drugi scenariusz. Trzeci scenariusz tutaj dla koziorożca pokazuje się ogólnie osoba z przeszłości, która wraca do ciebie, lub znaczy nawet nie tyle wraca, co sygnalizuje być może coś nagle, co powoduje, że zaczynasz myśleć o niej. Masz się od niej totalnie odsunąć. A co więcej, tutaj karty pokazują, że ta przeszłość i ten powrót, tak to nazwijmy, energetyczny tej osoby z przeszłości, powoduje, że uświadamiasz sobie, że odnośnie tego związku właśnie z przeszłości nadal masz coś nieuleczone. Także to też może być dla ciebie trudny tydzień, tydzień jakichś wspomnień, no takich filozoficznych rozważań, ale zobacz, wskazówka dla ciebie, masz zachować ciszę, spokój, być niedostępnym, być niedostępną na tę przeszłość, która wraca. Bo ona niesie jakieś zmartwienie, albo ona niesie jakieś trudne wspomnienie ogólnie. Co z jednej strony jest dobrze, bo może uświadomić nam, że tutaj nad tym powinniśmy jeszcze popracować. Dobrze, natomiast teraz już czwarty scenariusz i podsumowujemy dla koziorożca, odpowiadając wprost na konkretne pytania. Stan jego i jej uczuć, transformacja, jest w fazie przemiany, transformacji, no wiesz, zakańczania czegoś, żeby otworzyć nowe drzwi. Wspomina przeszłość, uważa, że jesteś jego bratnią duszą, czuje bliskość z tobą, tak? Co zamierza, planuje? Zrobić z czymś porządek, unieść jakiś ciężar, udźwignąć jakiś ciężar spraw, ciężar odpowiedzialności. W przyszłości pokazuje się raczej jako osoba nieskłonna do dyskusji, o ile nie ma takiej potrzeby, raczej cicha, wycofana. Dobra, dziękuję bardzo, moje drogie koziorożce. Zapraszam teraz wodniki. Moje drogie wodniki. Sprawdzamy sobie stan jego, jej uczuć, co ona myśli, co ona zamierza, planuje, co będzie działo się w przyszłości oraz informacje, kartę, wskazówkę dla singli. O Jezu, ta piątka buław mi się sama odwróciła. Mogą być kłótnie w małżeństwach. To wypadło samo. Kłótnie w małżeństwach, jakieś niesnaski, opierdoły w małżeństwach, w stałych związkach. Tak? Szybciej Wam pójdzie rozwiązanie tego kłopotu, tego problemu, jak się oboje skoncentrujecie, jak go rozwiązać, niż jak każdy będzie stało koniem. To tak, a jeszcze informacja i się opierał. Także dobra, idziemy dalej. No jest, jeśli jest wodnik, który jest w związku, który przechodzi turbulencje i chodzicie na jakąś terapię razem, no to też się pokazało i to prowadzi w dobrą stronę, to tylko chciałam powiedzieć. Karty dla mnie sugerują, żeby kontynuować. Jest ktoś też zmęczony dziećmi albo zmęczony, zmęczony dziećmi, umęczony dziećmi, zestresowany dziećmi. I dla mnie, jeśli jest taka sytuacja, drogi wodniku, w życiu Twoim obecnie, że dzieci, jakieś wnuki, no generalnie młodzi ludzie, ale bardzo młodzi, tacy młodzi, że aż musimy ciągle na nich zerkać, masz tego dosyć, w tym znaczeniu jesteś tym zmęczony, masz się ochronić, w sensie odsunąć, odseparować, trochę ustawić jakąś granicę między sobą a tymi, że tak powiem, przeszkadzaczami. To jest jeszcze taka informacja, jeśli chodzi o miłość dla wodnika. Być może właśnie dlatego, że to ma wpływ na Twoje życie romantyczne. No dobra, natomiast tak, stan jego uczuć. Jak dla mnie te uczucia są absolutnie takie, powiedziałabym, bardzo fair, bardzo w porządku, jakby odpowiedzialnie myśli o miłości. Czyli nie tylko motyle w brzuchu i słodkie uniesienia i tak dalej, tylko też osoba, pokazuje się osoba, która odpowiedzialnie myśli o miłości. Co więcej, pokazuje się osoba w Twoim życiu, która jest bardzo zapracowana, tak i owszem, ale też, że tak powiem, właśnie pracuje nad sobą, pracuje nad swoimi sprawami finansowymi, zawodowymi, chce Ci zaoferować to, co najlepsze. Okej? I myśli nad jakimś planem, układa jakiś plan działania, dużo myśli o jakimś planie działania, dosłownie dużo myśli, o założeniu własnej działalności, o pójściu w jakąś nową stronę.
jeśli zawodowo masz do czynienia z osobą, która już osiągnęła bardzo dużo w tym, co robi, to wydaje mi się, że to może zacząć być dla niej nużące albo potrzebuje nowych stymulatorów i to są te myśli, jak pójść w nową stronę. Takie rzeczy się pokazują u wodnika, jeśli chodzi o miłość. Wiesz co, jeśli chodzi o przyszłość tej relacji, to tutaj karty mówią bądź asertywny. I teraz powiem Wam, o co mi chodzi. Jeśli masz do czynienia z mężczyzną, no albo z kobietą, z partnerem, który w najbliższym czasie planuje zbyt mocno, znaczy nie wiem, planuje dużo poświęcić siebie samego, siebie samej, pracy zawodowej lub sprawom finansowym, rozwojowi jakiejś pasji, jakiegoś hobby i tak dalej, a macie wspólny dom, to tutaj pokazują się energie, które mówią, że wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem tego domu, dziećmi, obiadami, zwierzętami, szkołą i tak dalej, mogą spaść na ciebie. I dlatego karta, uważam, sugeruje, bądź asertywny. Ustal granice. Jeśli chodzi o singli, moje drogie singielki i single, co mogę powiedzieć? Czy tu jest miłość? Nie, raczej pokazuje się kobieta, która ma porządek wszędzie tam, gdzie jest, w domu. Zorganizowana babka, która dba o siebie, która dba o miejsce, w którym żyje, która dba o swój biznes. To jest informacja dla singli i przyciąga do siebie i pragnie przyciągnąć do siebie osobę, która będzie na podobnym poziomie. Tak? Więc to jest informacja dla singli. Dobra, dziękuję bardzo, a teraz zapraszam moje drogie ryby. Dobra, moje drogie ryby. A tu kłamczuch jakiś wokół Was jest. Kłamczuch? Nie, w ogóle... Jeśli myślicie sobie, drogie ryby, że single mają opcje i mają, że tak powiem, się koncentrować na tym, że mają opcje. I to nie jest czas na to, żeby wybierać. Nie wiem, no tak karty pokazują. Masz opcję, droga rybo, lub będziesz miała opcję, droga rybo, więc nie decyduj się od razu na tego jedynego. Sprawdzaj swoje opcje, eksploruj swoje opcje. Jest tu więcej niż jedna osoba, która jest w Ciebie wpatrzona i Tobą zainteresowana. I tyle dla singli. Natomiast w związkach, to powiem Ci tak. Masz osobę, która teoretycznie proponuje Ci coś konkretnego. Coś pięknego, coś, co można by było zasiać i pielęgnować, tak? Ta oferta na pierwszy rzut oka wydaje się być rzetelną, ale na poziomie myśli jest kłamstwo, na poziomie zamiarów jest rozczarowanie i w kolejnym tygodniu wierzę. Rozumiesz? Czyli to, co jest za fasadą, może inaczej, fasada wygląda bardzo dobrze, rzetelnie, konkretnie, lojalnie być może, jest warte rozważenia, zachęciło Cię coś, okej, okay? Teoretycznie wszystko wygląda dobrze, ale za tą fasadą jest nieporozumienie, nieszczerość, lawirowanie i dowiesz się o tym dopiero, albo zobaczysz to, że tak powiem, że to miało miejsce, że to, co Ci się wydawało być niezwykle interesujące i ujmujące, było kompletną fikcją i manipulacją. Zobaczysz za jakiś czas, być może w przyszłym tygodniu. Ciężkie czytanie dla ryb. Bardzo proszę, żeby ryby sobie sprawdziły ascendent. Dlaczego? Że uważam, że ktoś Cię wprowadza w błąd. Ktoś tak naprawdę niczego Ci nie daje, więcej Ci zabiera niż daje. I uświadomisz sobie to dopiero za jakiś czas. W przyszłym tygodniu być może przejrzysz na oczy. To, że ja teraz powiem, to też nie znaczy, że masz coś, wiesz, jakby tutaj robić, działać, zmieniać lub przejrzeć na oczy już teraz. Bo to, co dostajesz, wygląda pięknie. Ale w przyszłym tygodniu uświadomisz sobie, że to była fikcja, łuda, kłamstwo. Tak nie powinno być. Dotyczy to, słuchajcie, musiałam doprecyzować, ty uważasz, że ktoś szczerze Cię przeprasza lub uważasz, że ktoś szczerze chce jeszcze raz, że tak powiem, coś z Tobą naprawić lub szczerze jest jakaś tutaj, nazwijmy to, no właśnie, szansa na miłość, szansa na znajomość, szczere przeprosiny, nie są szczere. Jeśli były konkretne zachowania, konkretna postawa za nieporozumieniem, które stało, że tak powiem, zanim ta osoba próbuje Cię tu przeprosić, to moim zdaniem Twoja osoba nie zmieniła się. Nie zmieniła swojego stylu bycia, życia, nie zmieniła nic, tylko udaje, że zmieniła. To pokazują karty, to jest bardzo specyficzne przesłanie, słuchajcie, oczywiście, że nie dla wszystkich. Natomiast jakbym taki uogólniła bardziej ten przekaz, żeby był na maksymalnej liczbie osób, to powiedziałabym tak.
Droga rybo, w przyszłym tygodniu teoretycznie otrzymujesz ofertę, być może przeprosin, jakąś miłosną, która na pierwszy rzut oka wygląda cacy. I na pierwszy rzut oka chcesz jej dać szansę. Ale to jest tylko fasada, ponieważ za tym kryje się 7 mieczy, 3 miecze i wieża. Czyli kłamstwo, manipulacja, niebycie szczerym, rozczarowanie, trzecia osoba być może jeszcze jakaś zamieszana w tę sytuację, i wieża, czyli kompletnie po prostu zdanie sobie sprawy, że to, co myśleliśmy o tej sytuacji, w ogóle nie ma miejsca bytu, nie ma racji bytu, że ona wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Jeśli jest ktoś, droga rybo, kto do Ciebie wraca, tylko po to to robi, żebyś przyjęła tę ofertę, ta osoba później zniknie albo Cię porzuci. To mniej więcej jeszcze taka informacja. Bardzo proszę, sprawdźcie sobie ascendent. Pokazała się jeszcze ósemka mieczy przy tym wszystkim. Jeśli myślałaś, droga rybo, że zostanie Ci złożona jakaś oferta budowania, tworzenia czegoś nowego, rozwijania czegoś nowego, szansę temu chcesz dać, nie, nie będzie tak, dlatego że uświadomisz sobie, że ta osoba nadal nie wyszła ze swoich ograniczeń. To, co ją blokowało, to nadal ją blokuje i tupta w miejscu i kręci się w miejscu. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam, choć mówi, że jest inaczej. Pozdrawiam i do usłyszenia.